Dzieci na wykładzie i to w sali sesyjnej Rady Miasta? Nic nieprawdopodobnego, to po prostu kolejne zajęcia Uniwersytetu Dzieci. Uczestniczą dzisiaj w zajęciach od konsultacji do demokracji, poznają zasady funkcjonowania tych konsultacji, cel, a bliżej pracujemy nad parkiem centralnym, który ma się pojawić w naszym mieście. Tematy niby trudne i poważne, ale przedstawione w odpowiedni sposób mogą młodych studentów zainteresować, a dawka wiedzy, którą stąd wynoszą, jest naprawdę solidna. Dowiedziałam się, czym są konsultacje społeczne, jak podejmować decyzje, gdzie urzęduje Rada Miasta. Nie tylko gdzie, ale i jak funkcjonuje Rada Miasta. Dzieci miały m.in. okazję poznać zasady głosowań radnych. Najpierw ktoś coś proponuje, a potem wszyscy głosują, czy będzie, czy nie będzie. Tym razem studenci Uniwersytetu Dzieci, wcielając się w olsztyńskich radnych, mieli głosować nad projektami zagospodarowania Parku Centralnego. Najpierw jednak ten projekt sami przygotowali. Każdy dodawał swoje pomysły, swoją architekturę. Wymyślaliśmy takie rzeczy. Bardzo fajnie było. Bo i właśnie ta praktyczna część zajęć sprawia najwięcej frajdy młodym studentom. Potwierdzają to rodzice, którzy często przychodzą tu wraz ze swoimi pociechami. Jeżeli są ćwiczenia, to rzeczywiście jest zainteresowany, natomiast wykłady, to tak jak i człowiek był na studiach, tak samo się unikał tych wykładów, tak samo i dzieci nie za specjalnie podchodzą do wykładów. Ale nie unikają? Nie, stara się raczej być na wszystkich. Wykładowcy stawiają przede wszystkim na zajęcia praktyczne nie tylko po to, by zwiększyć frekwencję uczniów, ale głównie dlatego, że metoda nauki przez zabawę jest najskuteczniejsza. Bazujemy na metodzie pytań i doświadczeń, czyli jakby wyciągamy z dzieci też informacje, wiedzę, którą mamy, którą one posiadają i staramy się tą wiedzę porządkować. Zajęcia przede wszystkim metodami aktywnymi, jest duży taki akcent położony na taką interakcję między prowadzącym a dziećmi. I to się rzeczywiście sprawdza, wiele dzieci przychodzi tu regularnie. Mamy w tej chwili około 600 studentów, którzy są podzieleni według oczywiście wieku na trzy kierunki. To jest odkrywanie, to są dzieci w wieku 6-7 lat, inspiracje 8-9, no i tematy 10-11 lat. Aby dołączyć do grona studentów Uniwersytetu Dzieci, nie trzeba zdawać egzaminów ani przechodzić przez typowe dla uczelni wyższych sito rekrutacyjne. Mamy ten sam wykład dla 10 grup. Rodzice mają taką informację na stronie Uniwersytetu Dzieci o zajęciach i mogą samodzielnie decydować, na jakie zajęcia mogą dzieci zapisać. I po zapisaniu przyprowadzane są tutaj na konkretną godzinę w konkretnym dniu. Nabór na kolejny uniwersytecki rok już w czerwcu.